Siema wszystkim. Siema wszystkim, witamy w Pakamerze. Siema na wszystkim, nazywam się Kamil, jesteśmy w Pakamerze w studio. Jeżeli chcecie to sprawdzić, no to sprawdzajcie materiał. Siemanko wszystkim, nazywam się Kamil i w dzisiejszym odcinku zrobimy recenzję suszarki Dyson. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak się sprawuje ten sprzęt, na co go stać i co może zrobić, no to zapraszam do sprawdzenia materiału. Swoją suszarkę kupiłem już kilka miesięcy temu. No i zdążyłem ją trochę popracować, w międzyczasie wrzucałem jakieś zdjęcia na Instagramy, Facebooki. No i oczywiście pojawiały się pytania w stylu, jak sprawuje się suszarka, jak mi się nią pracuje, jakie mam opinie na jej temat. Więc w dzisiejszym odcinku opowiem o tych rzeczach, o moich doświadczeniach z suszarką Dyson, jak przekłada się na pracę, jaki jest, czy jest w ogóle jakikolwiek komfort podczas pracy i co? I jakie może mieć zastosowanie we fryzjerstwie męskim? Bo przede wszystkim no, ja zajmuję się fryzjerstwem męskim, pracuję na dosyć w miarę krótkich włosach, więc tylko o tym mogę opowiedzieć. Więc jeżeli interesuje Was poradnik, jak szybko będę w stanie wymodelować długie włosy, no to niekoniecznie będzie o tym. Jeśli chodzi o pracę z mężczyzną, no to myślę, że ta suszarka jak najbardziej spełnia swoje zadanie i zastosowanie. Więc co mnie przede wszystkim skusiło, żeby kupić tą suszarkę? No słuchajcie, przede wszystkim design, tak? Design, waga. Myślę, że jeśli chodzi o Dysona, to stają na wysokości zadania. Naprawdę ich sprzęt jest fajnie dopieszczony, robi wrażenie wizualne. No i jakościowo też wyróżniają się na rynku. Więc chodziła za mną długo, odwiedzałem ją w markecie co jakiś czas, bo mówię, w końcu Ciebie zakupię, w końcu Cię będę miał. No i co? W końcu wpadła w moje ręce. Jest ona dostępna w kilku opcjach kolorystycznych. Ja zdecydowałem się na praktycznie all black, tak, ciemny grafitowy, fajna matowa farba. No i w zestawie do takiej suszarki mamy trzy końcówki. Jedna końcówka jest szersza po prostu do całkowitego wysuszenia, wymodelowania fryzury. Mamy też końcówkę, tu mam akurat ją założoną, z trochę węższym wylotem. Chyba tak powinienem to powiedzieć. Dzięki czemu możemy skupić się na poszczególnych separacjach, wysuszyć konkretną separację, nie wpływając na resztę włosów, które są już wysuszone albo dopiero za chwilę będą. Myślę, że też fajnym urozmaiceniem tego zestawu jest dyfuzor, który świetnie się sprawdza przy trochę dłuższych włosach, na pewno przy lokach. Więc jeżeli macie tego typu klientów, to zdecydowanie taki dyfuzor ułatwi Wam pracę. Pozwoli podkreślić skręt loku, włos będzie bardziej wygładzony, nie będzie się puszył, jak to często bywa przy zwykłych suszarkach lub zwykłych końcówkach. Więc to jest, jeśli chodzi o loki, fale, dłuższe fryzury, zdecydowany game changer. Jeśli chodzi o montaż tych końcówek, mamy tutaj magnetyczną końcówkę, dzięki czemu, o, pyk, połączone, wyciągamy. Więc kilka rzeczy o takiej obsłudze technicznej. Mamy tutaj no, przycisk włącz-wyłącz pod spodem do chłodzenia, do zimnego powietrza. No i tu mamy dwa przyciski, które służą do regulacji stopnia temperatury i stopnia szybkości nawiewu, mocy nawiewu. Więc mamy tutaj 3-stopniową regulację, 3 stopnie jeśli chodzi o temperaturę i 3 stopnie jeśli chodzi o prędkość suszenia. Suszarka jest dosyć lekka, waży ona niewiele ponad 200 gram, więc ręka nie męczy się podczas modelowania włosów, podczas suszenia włosów. W męskim jest to około 4-5 minut, w przypadku damskiego no może być to dłużej. No ale w dalszym ciągu mamy lekki sprzęt w ręku, więc ręka nie powinna się męczyć. No z tym, że jeśli chodzi o moc, to ta suszarka ma 1600 W. W porównaniu do konkurencji, do innych suszarek na rynku, które mają już 2400 nawet, no to niektórzy mogą odczuć dużą różnicę, zwłaszcza w fryzjerstwie damskim. Jeżeli chcecie jej używać tylko do męskiego, to myślę, że w zupełności powinna Wam ona wystarczyć. Jeśli chodzi o konserwację i czyszczenie takiej suszarki, no to jest ona łopatologicznie prosta. W rączce mamy filtr powietrza, który po prostu zapycha się kurzem, talkiem, włosami. Wystarczy przekręcić tą siateczkę, wyczyścić szczoteczką, ściereczką, zapinamy od nowa
i lecimy dalej w trasę. Więc słuchajcie, no to była krótka recenzja suszarki. Jeżeli zastanawiacie się nad jej zakupem, to myślę, że już trochę Wam naświetliłem temat. Decyzja oczywiście należy do Was, czy potrzebujecie takiego sprzętu, czy nie. No i słuchajcie, to by było na tyle. W kolejnych odcinkach będą się pojawiały recenzje innych sprzętów, więc jeżeli interesują Was tego typu produkcje, oczywiście zapraszam do śledzenia. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema. Albo dobra, a jeszcze jedno. I Ty podłożysz jakiś tam dzwonek czy coś takiego? No dobra, kurwa. To jest tu. Tu już się nauczyłem, nawet czasem mi się uda wstrzelić, wiesz? Z dwa razy wycelowałem. To co, mówisz? Nie, odpuśćmy. Nie atakujmy ich tymi dzwonkami co chwilę.